czym myślę, kochany, kiedy płyną łódki gwiezdnej flotyli. Nie, nie pytaj mnie, nie pytaj oczami, bo nie powiem ci, że myślę o chwili, gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie, jak w godzinie ostatniej śladu słońca na niebie, jak snu w noce głębokie. Gdy podchodzą do okien zimny księżyc i mgła, gdy mi ciebie zabraknie, jak powietrza i światła, co mi powiesz, któż zgadnie, ma tęsknota niełatwa, czy się oddam wspomnieniu. Gdy mi ciebie zabraknie, jak powietrza i światła, co mi powiesz, któż zgadnie, ma tęsknota niełatwa, czy się oddam wspomnieniom zasuszonym jak wiatr, czy czerwoną jesienią przez świat, pójdę sobie przez świat, pójdę sobie przez świat. Piosenkę ze spektaklu Noc w teatrze. Gdy mi ciebie zabraknie, w wykonaniu Martyny, rozpoczynam nasze 682 wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. 1 marca w całej Polsce obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W naszym mieście tradycyjnie odbyła się uroczystość przed pomnikiem żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego na Hrubieszowskim Rynku, z udziałem Kompanii Honorowej i pododdziałów 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie. Z tej uroczystości usłyszycie Państwo w naszej audycji obszerną relację. Następnie zapraszam do wysłuchania nagrania archiwalnego z naszego radia. W 2008 roku, z okazji 90-lecia Liceum imienia Stanisława Staszica, odbył się zjazd absolwentów. I wtedy nasz młody reporter Paweł Szczerbicki przeprowadził rozmowę z absolwentem, który zdawał maturę w roku 1956. Jego wspomnienia przybliżają nam ten dramatyczny okres po wojnie, jaki przeżyli Polacy. Ta opowieść nawiązuje do uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na zakończenie naszej audycji zapraszam do wysłuchania reportażu przygotowanego przez młodych reporterów z Akademii Staśka. Akademia Staśka jest to przedsięwzięcie, które już od kilku lat prezentuje najmłodszym mieszkańcom naszego miasta, uczniom szkół podstawowych, bardzo ciekawe zajęcia przygotowane przez uczniów Staszica pod kierunkiem profesorów. W tym roku pierwsze spotkanie w Akademii Staśka poświęcone było bajkom rosyjskim. A teraz przenosimy się na Hrubieszowski Rynek. Dzisiaj w dniu 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W naszym mieście tradycyjnie uroczystości odbędą się na Hrubieszowskim Deptaku. Tutaj właśnie przed pomnikiem żołnierza Państwa Podziemnego zostaną złożone wieńce oraz wygłoszone okolicznościowe przemówienia. Uroczystość odbędzie się w
asyście honorowej żołnierzy 2. Pułku Rozpoznawczego. Pogodę mamy piękną. Za chwilę odbędą się uroczystości złożenia wieńców. W tej chwili trwa msza za ojczyznę w sanktuarium Matki Boskiej Sokalskiej. Przed pomnikiem wartę honorową zaciągnęli żołnierze 2. Pułku Rozpoznawczego. Uroczystość odbędzie się z udziałem pocztów sztandarowych, służb mundurowych, organizacji społecznych i szkół. Za chwilę na miejsce uroczystego apelu wprowadzona zostanie kompania honorowa. Kompania honorowa maszerować! Baczność! Na prawo! Patrz! Kompanię honorową na dzisiejszą uroczystość wystawiła 5. Kompania Rozpoznawcza pod dowództwem podporucznika Jarosława Bączkowskiego. Poczty sztandarowe w składzie: dowódca pocztu podporucznik Marcin Dul, sztandarowy kapral Jan Szpyrka, asysta kapral Grzegorz Kokoszko. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest kapitan Piotr Sobstyl. Baczność! Spocznij! Na uroczystość przybył dowódca 2. Chrubieskiego Pułku Rozpoznawczego, pułkownik Krzysztof Sarnowski. Baczność! Na prawo! Patrz! Panie pułkowniku, dowódca uroczystości kapitan Sosny wezwuje pod oddziałem pułku na uroczystym apelu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Czołem, panie pułkowniku! Czołem, żołnierze! Baczność! Spocz! Proszę państwa, teraz nastąpi podniesienie flagi państwowej Rzeczpospolitej Polskiej na maszcie. Jest to chwila bardzo ważna i podniosła, dlatego proszę o zachowanie spokoju i powagi jej należnej. Baczność! Na prawo, patrz, poczet flagowy, baczność, do podniesienia flagi państwowej, marsz! Czynności tej dokona flagowy starszy szeregowy Jarosław Tyrka w obecności dowódcy pocztu flagowego kaprala Grzegorza Senderskiego asystuje kapral Przemysław Musiej. Thank you.
Baczność! Spocznij! Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta Frubyszewa, panią Martę Majewską. Czcigodni księża, przedstawiciele organizacji kombatanckich i patriotycznych, panie dowódco i żołnierze asysty honorowej, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji publicznych, mieszkańcy miasta Frubyszewa, szanowni zebrani. Jak co roku spotykamy się 1 marca, aby uczcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto upamiętniające bohaterską walkę żołnierzy niepodległościowego podziemia, która przybrała formę antykomunistycznego powstania. Polscy patrioci zostali wyklęci przez władze komunistyczne, które przedstawiały ich jako zdrajców, wrogów narodu, wrogów państwa polskiego, a chcąc zniszczyć pamięć o naszych bohaterach narodowych, określały ich oddziały mianem band reakcyjnego podziemia. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiono 1 marca, upamiętniając wykonanie tego dnia 1951 roku wyroków śmierci na kierownictwie 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ostatnich ogólnokrajowych koordynatorach walki z sowiecką okupacją: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Szepce. Dzisiejsze święto zostało ustanowione przez Sejm w 2011 roku dla oddania hołdu bohaterskim żołnierzom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległości oraz prawa do urzeczywistnienia demokratycznych dążeń narodu polskiego z bronią w ręku przeciwstawiali się sowieckiej okupacji oraz narzuconemu siłą ustrojowi komunistycznemu. Historycy określają wyklętych także mianem żołnierzy niezłomnych, podkreślając ich poświęcenie, wytrwałość, wierność zasadom i przeciwstawianie się narzuconemu siłą ustrojowi komunistycznemu oraz trwanie na posterunku wbrew wszelkim okolicznościom. Niezłomni patrioci padali ofiarą represji i morderstw sądowych, czego najlepszym przykładem jest rotmistrz Witold Pilecki, bohater II wojny światowej, na którym 28 maja 1948 roku wykonano wyrok śmierci strzałem w tył głowy. Liczebność zbrojnego podziemia, stawiającego opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu oraz toczącego nierówną walkę partyzancką ze służbami bezpieczeństwa, historycy szacują na 100 kilkadziesiąt tysięcy osób. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej ponad 20 tysięcy żołnierzy podziemia antykomunistycznego zginęło lub zostało zamordowanych skrytobójczo w więzieniach NKWD i UB, część wywieziono na wschód, a wielu skazano na kary pozbawienia wolności. Na przełomie lat 40. i 50. ponad dziesiątki tysięcy z nich więziono i przetrzymywano w obozach pracy. Dzisiejsze święto uzupełnia katalog świąt upamiętniających tradycję walk o wolną Polskę. Jest wyrazem naszego hołdu i wdzięczności dla walczących z sowiecką okupacją za krew przelaną w obronie ojczyzny, za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej oraz przywiązania do narodowych tradycji. Władze komunistyczne przez długie lata prześladowały niezłomnych za ich patriotyczną postawę. Warto dziś przypomnieć, że to na ziemi lubelskiej zginął ostatni członek ruchu oporu, żołnierz oddziału WIN kapitana Zdzisława Brońskiego Uskoka, sierżant Józef Franczak, pseudonim Lalek, zabity w obławie ZOMO pod Piaskami 21 października 1963 roku. Czcimy dzisiaj pamięć, czyny
i zasługi wszystkich organizacji patriotycznych, które po zakończeniu II wojny światowej stanęły do nierównej walki o suwerenną, wolną i niepodległą Polskę. Oddajemy hołd poległym i zamordowanym bohaterom oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom podziemnych organizacji niepodległościowych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to także wyraz uznania dla wielu społeczności lokalnych, których patriotyzm i stała gotowość ponoszenia ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu przez długie lata. Składamy im dzisiaj należny hołd jako bohaterom wolnej, niepodległej i suwerennej ojczyzny, pamiętając, że także mieszkańcy naszego miasta i ziemi chrubieszowskiej przeciwstawiali się narzuconemu siłą ustrojowi. Duch niezłomnych rozpalał także serca młodych chrubieszowian. W naszym mieście działały organizacje antykomunistyczne, założone przez uczniów i absolwentów naszych szkół. Polska Młodzież Walcząca z Gimnazjum Handlowego i Gimnazjum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica oraz Podziemna Organizacja Młodzieży Polskiej z Technikum Mechanicznego i Gimnazjum Rolniczego. Ich najaktywniejsi członkowie za swoją działalność w 1950 roku zostali skazani na karę od 2 do 12 lat więzienia. Pamiętamy o naszych bohaterach. Jerzym Wachowskim, Jerzym Szadowskim, Ryszardzie Płonkowskim, Bronisławie Sarzyńskim, Zygmuncie Urbaniaku, Tadeuszu Kosiku, Józefie Bożęckim, Edmundzie Leinwemberze i Władysławie Oleckim. Bohaterscy żołnierze drugiej konspiracji jako pierwsi walczyli o wolną Polskę z sowieckim okupantem i narzuconym przez niego siłą reżimem. Za swój patriotyzm i wierność ideałom płacili często najwyższą cenę, składając na ołtarzu ojczyzny ofiarę swojego życia. Nawet jeśli udało im się przeżyć, przez kolejne lata żyli z piętnem bandytów i faszystów, nadanym im przez komunistyczną propagandę. Dzisiaj w wolnej Polsce, którą zawdzięczamy ich bohaterskiej walce, możemy oddać im należny hołd i wyrazić naszą wdzięczność i najgłębszy szacunek. Wieczna pamięć, cześć i chwała żołnierzom niezłomnym. Za chwilę zostanie odprawiona modlitwa w intencji żołnierzy wyklętych. Panie Boże Wszechmogący, Ty płakałeś nad miastem świętym Jeruzalem, gdy jemu, temu miastu zagrażała zagłada. Prosimy Cię, pochyl się miłosiernie nad naszą ojczyzną, nad wszystkimi, którzy oddali życie w jej obronie. Pobłogosław naszą ziemię i spraw, aby owoc męczeństwa ofiary życia przyniósł plon obfity w szczęśliwym bycie i przyszłości nas wszystkich. Prosimy o to. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Za chwilę odczytany zostanie apel pamięci. Apel odczyta podporucznik Szymon Bukowiec. Baczność! Na prawo! Patrz! Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi chrubieszowskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego, ziemi chrubieszowskiej,
1939-1945 na deptaku miejskim w Hrubieszowie, aby oddać hołd żołnierzom wyklętym, bohaterom Polski walczącej i antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej okupacji i narzuconemu komunistycznemu reżimowi. Wzywam walecznych obrońców Rzeczypospolitej w 1939 roku, którzy stawiliście opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Wołam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich, żołnierzy Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych, którzy nie ugięli się pod jarzmem okupantów. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, a wśród nich generałów Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka, ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej, zamordowanego 24 grudnia 1946 roku w sowieckim więzieniu na Łubiance, i Augusta Emila Fieldorfa Nila, zamordowanego 24 lutego 1953 roku w mokotowskim więzieniu w Warszawie. Stańcie do apelu! Wzywam wojskowych i cywilnych konspirantów tworzących struktury rządu i parlamentu Polskiego Państwa Podziemnego, delegatów rządu na kraj i Rady Jedności Narodowej oraz urzędników konspiracyjnej administracji i wszystkich rodaków, którzy z narażeniem życia wspierali podziemie niepodległościowe. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy podjęli bój z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego do wolności i suwerenności. Do was wołam żołnierze walczący w szeregach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji NIE, delegatury Sił Zbrojnych, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywateli oraz w innych formacjach antykomunistycznego podziemia. Stańcie do apelu! Przywołuję działaczy 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zamordowanych w dniu 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Pułkowników Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pułk, i Mieczysława Kawalca, pseudonim Stanisławski. Podpułkownika Adama Lazarowicza, pseudonim Klamra. Majorów Józefa Rzepkę, pseudonim Znicz, Józefa Batorego, pseudonim Argus, oraz kapitana Karola Chmiela, pseudonim Grom. Stańcie do apelu! Przywołuję poległych w walce żołnierzy zgrupowań i oddziałów partyzanckich, którzy stawili bohaterski opór oddziałom NKWD i komunistycznemu aparatowi bezpieczeństwa, a wśród nich żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz 5. i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Stańcie do apelu! Wzywam was, polegli i zamordowani żołnierze wyklęci Okręgu Lubelskiego, komendanta generała Kazimierza Tumidajskiego, pseudonim Marcin, aresztowanego w trakcie rozmów, zaduszonego 4 lipca 1947 roku w sowieckim łagrze w Skopino.
Wzywam dowódcę 9. Pułku Piechoty Armii Krajowej, ostatniego komendanta Inspektoratu Zamojskiego, porucznika Stanisława Prusa, pseudonim Adam. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich rodaków zamęczonych w śledztwach, skazanych na śmierć przez komunistyczne sądy, zamordowanych w ubeckich kazamatach oraz poległych w obławach i pacyfikacjach. Stańcie do apelu! Wzywam kapłanów, którzy służąc Bogu i Ojczyźnie, zginęli za wolną Polskę, niosąc pomoc duchową żołnierzom wyklętym niezłomnym. Wołam druhny i druhów, najmłodszych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i uczestników harcerskiej antykomunistycznej konspiracji. Stańcie do apelu! Przywołuję rodaków, którzy po wielu latach więzienia i prześladowań zmarli, nie doczekawszy się niepodległej Polski, oraz tych, którzy odeszli na wieczną wartę w wolnej ojczyźnie. Wzywam wszystkich, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłków, by pamięć o żołnierzach wyklętych nie uległa zatarciu. Upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej, nie wahali się ją utrwalać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni. Zachowajcie w swych sercach pamięć o żołnierzach wyklętych, niezłomnych, poległych w walce za ojczyznę i wszystkich rodakach zamordowanych w komunistycznych więzieniach, którzy do końca pozostali wierni Rzeczypospolitej. Niech wasza ofiara da młodemu pokoleniu Polaków siłę i moc wytrwania w walce o prawdziwie wolną i sprawiedliwą Polskę, której poświęciliście życie. Chwała bohaterom! Na cześć żołnierzy niezłomnych. Salwa honorowa. Baczność! Spocznij! Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów. Baczność! Na prawo! Patrz!
Kwiaty i wieńce składają przedstawiciele duchowieństwa, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej, ojciec Wiktoryn Krysa oraz ksiądz Andrzej Puzon. W asyście Straży Miejskiej wieniec składa burmistrz miasta Hrubieszowa Marta Majewska oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Naja, radny Rady Miejskiej Wiesław Bańka. Kwiaty składa delegacja 2. Chrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego w osobach dowódca pułku, pułkownik Krzysztof Sarnowski, major Agnieszka Gduła oraz starszy chorąży Andrzej Knap. Kwiaty składa delegacja gminy Chrubieszów, sekretarz gminy Robert Palichleb, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Aleksandra Muzyczuk. Kwiaty składa delegacja służb mundurowych. W imieniu Służby Więziennej major Marcin Czerw, zastępca dyrektora. W imieniu Straży Granicznej Bartłomień Majewskiej, specjalista zespołu Straży Granicznej, młodszy brygadier Piotr Gronowicz, komendant Państwowej Straży Pożarnej i przedstawiciel służby celno-skarbowej podinspektor Grażyna Palichleb, kierownik oddziału celnego oraz w imieniu Komendy Powiatowej Policji starszy sztabowy Edyta Krystkowiak. Kwiaty składa delegacja Nadleśnictwa Strzelce w osobach nadleśniczy Krzysztof Gronek, Bartosz Niemiec, Służba Leśna oraz Dobrosława Piela, Służba Leśna. Kwiaty składa delegacja powiatu chrubieszowskiego w osobach Alicja Misztal, członek zarządu, Jerzy Czerw, radny Rady Powiatu, Gerald Pisiewicz, sekretarz. Kwiaty składa Stowarzyszenie Dzieci Żołnierzy Wyklętych w osobach prezes Magdalena Zarzycka-Redwan, urodzona na Zamku Lubelskim oraz Andrzej Porowski, syn żołnierza wyklętego 6. Wileńskiej Brygady AK IWiN. Kwiaty składa delegacja Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Zamojskiego koło obwodu Chrubieszów, 9. Pułk Piechoty Legion Ziemi Zamojskiej w osobach Kamila Maślanka, prezes, Leokadia Owsik, wiceprezes. Kwiaty składa delegacja Towarzystwa Regionalnego Chrubieszowskiego w osobach pani Emilia Feliksiak, prezes, Henryk Lebiedowicz, wiceprezes. Kwiaty składa delegacja Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Wołyński, środowisko 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Chrubieszowie w osobach Paweł Nowak, członek zarządu, Katarzyna Halachowska, członek zarządu, Wacław Mucha, członek zarządu.
kwiaty składa delegacja NSZZ Solidarność, oddział Chrubieszów. Pani Helena Nieradko, pan Marek Muzyczuk i pan Wiesław Boruc. Kwiaty składa delegacja Szkoły Podstawowej nr 3 imienia majora Henryka Dobrzeńskiego-Hubala w Chrubieszowie. Kwiaty składa delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Bolesława Prusa w Chrubieszowie. Kwiaty składa delegacja Szkoły Podstawowej nr 2 imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chrubieszowie. Kwiaty składa delegacja pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia księdza Stanisława Staszica w Chrubieszowie. Kwiaty składa delegacja powiatowego zespołu szkolno-wychowawczego w Chrubieszowie. Kwiaty składa delegacja zespołu szkół nr 1 w Chrubieszowie. Baczność! Spocznij! Za chwilę zostanie odprowadzona kompania honorowa oraz złożony meldunek o zakończeniu uroczystości. Baczność! Na prawo! Patrz! Dowódca kompanii honorowej, sztandar drugiego pułku rozpoznawczego, odprowadzić! Baczność! Pod oddziałami do rejonu zakwaterowania odmaszerować! Spocznij! Szanowni Państwo, na tym kończymy dzisiejszą uroczystość. Bardzo dziękujemy za przybycie.
Zakończyła się uroczystość Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na Hrubieszowskim Deptaku. Nawiązując do uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, chciałbym zaprezentować z naszego archiwum dramatyczne wspomnienia absolwenta Staszica z roku 1956. Tą rozmowę przeprowadził Paweł Szczerbicki. To we wrzątku zdarzeń twarze, twarze. Wciąż widzę wasze twarze, płyną tu gdzieś z głębi wspomnień, z otchłani snów. Idą nocą do mnie z jasnym śmiechem lub smutku makijażem twarze, twarze. Wciąż widzę wasze twarze w ciszy łąk i zdań różańców, twarzy krąg. W niepowstrzymanym tańcu dzięki losie za to, żeś dał mi w darze twarze, twarze, te bliskie twarze, że mi dałeś tę jasną oczywistość. Im świat większy, tym bliższa bliskość. Wśród marzeń rozwianych jak miraże twarze, twarze. Zawsze życzliwe twarze, czyjaś dłoń i ciepłe słowo, trzymaj pion. My jesteśmy z tobą, słońce duszy, te oczy jak witraże, twarze, twarze, co płoną jak lichtarze w mroczny czas. Serce drogowskazy, ja wśród was, twarz pośród innych twarzy, dzięki losie za to, żeś dał mi w darze twarze, twarze, te bliskie twarze, że mi dałeś tę jasną oczywistość. Im świat większy, tym bliższa bliskość. Czas toczy swe koła po zegarze, prawda w oczy. Kiedyś mnie, panie, wskażesz, skoro już tak jak walizkę pamięć włóż te wszystkie twarze bliskie. Dzień dobry, przepraszam. Czy można zadać kilka pytań? Bo jesteśmy ze Szkolnego Radia RTM Staszic. Jak pan wspomina swoje lata szkolne? Wspominam bardzo z rozrzewnieniem wielkim. To były lata 1956 roku ukończenia. Nie wszystko było wolno. Panował terror. Wszędzie królowało UB. Byliśmy dziećmi akowców z 27. Wołyńskiej Dywizji K, którzy tu przeszli przez Bóg i tu mieszkali. Dotykały nas często prześladowania ze strony politycznych władz, szczególnie naszych rodziców, to przenosiło się na nas. Ciężkie to były czasy. Trudności były z normalnym życiem, z jakimś ubraniem nawet, z butami. Uprawiałem czynnie sport. Stoję przed Romanem Czapką, kolega z mojej klasy, bokser, znany później w Polsce. Sport u nas był bardzo wysoko postawiony. Graliśmy w piłkę nożną, osiągaliśmy sukcesy w Międzywojewódzkiej Lidze Juniorów Rzeszów-Lublin. W lekkoatletyce profesor Święch, który tu był, był wielkim entuzjastą sportu w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w nas to zaszczepił. A tak to obok nauki zawsze wisiało nad nami brzemię, że może jutro czy pojutrze ojca zamkną UB tutaj, w te kazamaty UB.
Baliśmy się tego, dlatego żyliśmy ciągle w strachu, nie żyliśmy pełnią młodzieńczego życia beztroskiego. Takie były czasy. Czasy były trudne. No, jeśli chodzi o samą naukę, o samą szkołę? Tak, samą szkołę. Profesorowie byli wspaniali, bo to byli ludzie wychowani na zasadach przedwojennej szkoły, którzy cenili wysoko honor, prawdomówność, pracowitość i patriotyzm przede wszystkim. Oni tego nas tu nauczyli i nas wspomagali. Byli też różni ludzie, którzy inaczej patrzyli na te czasy, w których przyszło nam żyć. Ale ci ludzie nie mieli wzięcia ani u profesorów, ani w gronie nauczycieli, naszych wychowawców. Byli na swoich stanowiskach, no bo ich postawiły władze partyjne, ale autorytetu ani zaufania ci ludzie nie mieli. No cóż jeszcze z tych szkolnych lat? Warunki były, wiadomo, prymitywne. Stoimy na tej sali gimnastycznej, gdzie tutaj prowadzono zajęcia sportowe. Do tego przykładaliśmy się bardzo silnie, dlatego też przez całe życie przypominam profesora Święcha, który nas nauczył, jak dbać o tężyznę, jak dbać o zdrowie i to procentowało w życiu. Byliśmy wysportowani, zdrowi i tak do tej pory to zdrowie jakoś służy nam. Także sport był bardzo wysoko postawiony, ale taki prawdziwy sport, sport niewyczynowy, tylko sport dla utrzymania dobrej kondycji i tak dalej. No cóż, nie wolno było czytać niektórych książek. Książki na przykład Bitwa Monte Cassino czytaliśmy w internacie tym. W nocy żarówkę wprowadzaliśmy do namiotu zrobionego na sali z kocy. Ta żarówka i tam czytaliśmy. Sala była duża, ze 25 nas tam spało. Potajemnie tą książkę czytaliśmy. Książkę tą... Wspomnienia z tej szkoły są, tak, jednak zostają i jak się tutaj wchodzi, to jednak to wszystko się przypomina. Szkoła bardzo się zmieniła od tego czasu? Nie bardzo się zmieniła. Trochę, ja jestem pierwszy raz na zjeździe, od tylu lat, od 56, nie bardzo brakuje tutaj już nowoczesnych rzeczy, brak nowoczesnych hal sportowych. Ja mieszkam i pracuję, jestem leśnikiem emerytowanym. Pracowałem na Opolszczyźnie całe swoje życie zawodowe, 41 lat w Lasach Państwowych, więc nie ma sal. To już potrzebne wyposażone, piękne sale sportowe. Tak samo jak i stadionek, bieżnie to nie wiem jak wygląda stadion miejski, ale bieżnie, skocznie i inne rzeczy. Także na takiej sali nie można rozwinąć zajęć dla klasy sportowych, prawda. To są rzeczy już, które na inne cele mogą się nadawać, jakaś, prawda, aula, coś takiego. A sala gimnastyczna potrzebna, w której klasie jesteś? Ja jestem w drugiej, a, matwis. Tak, tak, aha, są teraz specjalizacje. Matwiskiem, prawda? A jak nauka języków teraz? Nauka języków w tej chwili mamy język rosyjski, niemiecki, tak, i angielski. Rosyjski jest? Tak, znaczy jest do wyboru rosyjski albo niemiecki. Dobrze. Trzeba uczyć się wszystkiego. U nas był rosyjski i niemiecki i już wtedy, prawda, na to profesorowie kładli nacisk, że trzeba uczyć się języka niemieckiego i języka rosyjskiego. A później to zaniedbane było, to niedobrze. Trzeba uczyć się języka naszych wielkich sąsiadów. Także tak to jest. No. Co pan czuł, kiedy pan przekroczył tą bramę kolejny raz z tej szkoły? Pierwszy raz, czy dzisiaj? Dzisiaj. Dzisiaj tak, bo dzisiaj po dziesiątkach lat. Dzisiaj, no taki skurcz serca i czekałem, żeby kogoś spotkać. Wracają wspomnienia. Swoisz bezwzględnie, tak. No tak, no jest to duże przeżycie. Pierwszy. Spotkał pan już jakichś kolegów ze swoich szkolnych lat? Miałem koleżankę, która była żoną profesora Święcha, który to był wyefistą jakiś czas w Krasnytary. Dowiedziałem się, że parę lat temu zmarł profesor. To był absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Prawdziwy wychowawca, jeśli chodzi o sport, i trener, który nas tu sposobił do różnych dyscyplin sportowych. Tu widzimy, tutaj cała tablica jest poświęcona pana latach szkolnych. Kolega z klasy, to jest starszy rok kolega, Romek Czapko, to jest syn Kowala z Sachrynia. Piekielny bokser, pokonał mistrza świata Toda i ta kariera później jakoby zamarła. Także to był wielki człowiek. Stanisław Kuźmiński tak samo. Był to wszechstronny sportowiec, prawda? Już tych Korczak, to już tych nie zna. O, jest profesor Święch. Tak, Dariuszek. Tak, Dariuszek Święch. Tak mówił, że tak, jeżeli ci mówię podnieść nogę,
prosto, to pamiętaj, możesz tak podnieść i tak podnieść, ale musi być noga wyprostowana, zrób to raz, ale zrób prawidłowo, a nie rób bez przerwy byle jak, bo to nic, jak ja mówię cię tak, to masz trzy ręce, weźmiesz i zrób to tak, palce wciągnięte równiutko. Wbijało się w drewniane ściany nóż na wysokości głowy. Przyszedłeś, zaznaczyłeś jej głowa, wbiłeś nóż, jakiś bagnek, jakaś finka harcerska, i odpowiedniej wysokości i nogą ten nóż trzeba było strącić, sztywną nogą i tak dalej. Także zawsze mówił o tym. Dyscyplina była. Obłędna. I sport właśnie nas tak jednoczył bardzo, dawał nam siłę, dawał nam rozrywkę dobrą. Nie było kawiarni, nie było dyskotek, nie było nic i to nam wypełniało, tak, pasjonatów. Widzę, to jakieś rękawice też wiszą. Tak. Boks trenowaliśmy, nawet miałem trzy walki. Były trzy, tak zwany pierwszy krok bokserski. Taka impreza. Co roku pierwszy krok bokserski. To znaczy coś tam widziałeś, zakładali rękawice i tu się walczyło w koszarach wojskowych, tam. Też w kinie ring był organizowany i też miałem trzy walki. Dwie walki wygrałem, a trzecia walka już mi wystawili do jakiejś reprezentacji juniorów. Była ze Starą Kraśnik. Stara Kraśnik przyjechała z fantastycznymi zawodnikami i od tego czasu wybili mi z głowy boks. Także tak wyglądała ta sprawa. A co pan sądzi w ogóle o organizowaniu takiego jubileuszu? Jest to bardzo świetna sprawa i bardzo elegancka, tylko po prostu mało ludzi przyjeżdża z tych lat odległych, mało przyjeżdża. Tam koleżanka jest tu moja, sprawdziła, do tej pory podpisało się 4 osoby. Tak. To niewiele jak na klasę. Niewiele i to są Hrubiszowiacy byli głównie, stanowili u nas stan osobowy, to większa część była Hrubiszowiaków, ale może będą, może przyjdą. No ale jednak da się z kimś spotkać. Pewnie, że tak. Za 10 lat będzie już stulecie, także... Będzie stulecie, właśnie będziemy oczekiwać stulecia, to będzie wielka impreza. Tak, na pewno. Tak. Dobrze, to dziękuję bardzo. Również ci dziękuję, dziękuję serdecznie. Życie, tysiące ksiądz pisane ludzkie życie, przeżyło tyle różnych dni, cudowny serca lot, tragiczny losu splot, lecz wiem, że pamięć zaciera wiele w myślach, lecz nie kłamie, wierząc, że ponad nocą, którą kochasz, czas przychodzi, gwiazdy mącąc, a zbłąkana ręka w książkach, jak maleńki leży kosmos. W nocy tej lub innej nocy powiesz o twym buncie i młodości, staniesz wreszcie nad swym sercem jak poranek, nad swym losem, co jest wielkość. I cóż, że surma w niebie gra, by nowym blaskiem świat odurzyć. Nie każdy śmiech się zbudzić da, nie każda łza się da powtórzyć. Akademia Staśka zagościła już na stałe w krajobrazie naukowym naszego miasta. Młodzi uczestnicy tych spotkań mogą przeżyć ciekawe momenty i posłuchać tego, co przygotowali uczniowie naszego liceum pod kierunkiem profesorów. Ostatnia Akademia Staśka poświęcona była bajkom rosyjskim. Dzień dobry, witamy Was na Akademii Staśka. Witamy wszystkich, którzy chcą się z nami bawić, lubią tańczyć i lubią bajki. Witamy wszystkie dziewczynki i wszystkich chłopców. Dziś poznacie bohaterów bajek rosyjskich, tych trochę starszych i tych współczesnych. Pierwszą bajką jest Wilki Zając, ja Ci pokażę. Od słów wilka tłumaczonych jako ja ci pokażę lub pokażę ci, dosłownie znaczących no poczekaj. Opowiada o przygodach wilka, który próbuje dopaść zająca. Ganiając się, przeżywają mnóstwo zabawnych przygód, z których zając zawsze wychodzi cało. Serial cieszył się kiedyś dużą popularnością. Premiera pierwszego odcinka miała miejsce 54 lata temu, kiedy wasi dziadkowie byli jeszcze mali. Zaraz zaprezentujemy Wam bajkę. Oglądajcie uważnie, ponieważ po bajce czeka na Was kilka łatwych pytań. Zapraszamy do oglądania. I jak podobała się bajka? Podobała się?
Ale teraz, jak mówiłem, czeka na nas kilka łatwych pytań. Jakie zauważyliście postacie, które występowały? Jeżeli ktoś wie... O. Wilka, królika, rybę. Bardzo dobrze. To skoro mamy wilka, to może ktoś zapamiętał, kogo wilk zobaczył na plakacie na samym początku. Królika jako Mikołaja. Bardzo dobrze. I ten królik, który występował w szkole muzycznej, tak, dostał na sam koniec prezent od Dziadka Mroza. Ktoś zapamiętał, co to może było? To chyba był flet. Magiczny. Bardzo dobrze. A co takiego ten zając wyczarował tym fletem? Mamy bardzo aktywnego uczestnika. No, że wszystko lewitowało. To, co ten dźwięk dotykał, jaką rzecz. Odpowiedź też bardzo dobra. Z tej bajki to byłoby na tyle. Zaraz zaprezentujemy wam drugą, równie ciekawą bajkę. A teraz przyszła pora na coś specjalnego. Porozmawiamy teraz o kiwaczku, zwanym również jako Czeburaszka. Jest to bohater opowiadań autorstwa Edwarda Uspieńskiego. Ale nie przejmujcie się, przejdziemy teraz do konkretów. Jest to tropikalne zwierzątko i jak sami będziecie mogli zauważyć, skup się na to, proszę waszą uwagę, że nie do końca możemy stwierdzić, kim tak naprawdę jest nasz bohater. Ale opowiem wam trochę o jego historii, skąd się tutaj w ogóle wziął. Otóż zasnął on w skrzyni z pomarańczami, która następnie trafiła do pewnego rosyjskiego sklepu, a tam zaopiekował się właśnie dyrektor, właściciel tego sklepu. Ten nazwał zwierzątko kiwaczkiem, ponieważ cały czas się przewracało. Cała fabuła naszej bajki opiera się na poszukiwaniu przez Czeburaszkę własnego miejsca na świecie. Szuka on przyjaciół oraz wielu ciekawych przygód, co sami będziecie mogli zauważyć. Miłego odbioru. Podobało się? Może to nie była najciekawsza bajka, ale mam nadzieję, że oglądaliście z pełną uwagą. Sprawdzimy to. Powiedzcie mi, jak wygląda Czeburaszka? Jak możemy go opisać? No można go opisać jako taką małpkę. Tak mniej więcej. Bardzo dobrze. Kolejne pytanie. A jakie ma oczy? Może zwróciłyście uwagę? Może ktoś inny? O! Ma brązowe oczy. I takie duże. Oczywiście, tak, zgadza się. A powiedzcie mi jeszcze, co możecie powiedzieć o jego głowie? Jaki ma kształt w ogóle? Czy to jest taki normalny kształt typowej głowy zwierzątka? O, musiał podejść. Duże uszy i taka okrągła głowa. Zgadza się, dokładnie. Może ktoś jeszcze mi powie, jaki jest jego ogon? Jest okrągły. Puchaty. Otóż to, rzeczy samej. Opowiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Cała ta fabuła opierała się na pewnym ważnym wydarzeniu. Było to świętowanie świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Ale jak do tego święta przygotował się Czeburaszka wraz z jego przyjacielem Gienią? Jak wyglądały te przygotowania? Jak robili? Może coś przynieśli, kupili? Przynieśli tort, choinkę i pomarańcze. I światełkę. I tam ozdoby. Ale zanim to przynieśli do domu pewne drzewko. To znaczy? Może... Dokładnie. O. Może jeszcze kolega nam coś opowie ciekawego o tym właśnie wydarzeniu. Nie? Ale może powiesz, co takiego się stało, że w końcu choinka nie wylądowała w domu Czeburaszki, a jednak znalazła się trochę gdzieś indziej. Jak to się stało? Ukradli. O właśnie.
A jak myślicie, dlaczego właśnie Czebojaszka zostawił, pozwolił po prostu zostawić tę choinkę, nie wziął ją ze sobą, nie mścił się, ani nie był nawet zły, może był trochę smutny, ale na pewno się nie denerwował na swojego wroga, być może. Może ktoś ma jakieś przemyślenia na ten temat? No bo może zrozumiał, że innych nie stać jakby na choinkę i może tak zazdrości ukradli. Dokładnie. I to jest właśnie lekcja dla nas, że warto czasami wybaczać, warto czasami być dla innych dobrym, mimo że nie zawsze są dla nas tacy sympatyczni. A teraz już kolejna bajka. To teraz zapraszam was do obejrzenia trzeciej bajki. Myślę, że jest to bardziej znana bajka, ponieważ będzie to Masza i Niedźwiedź. Trochę wam opowiem o tym, zanim przejdziemy do obejrzenia bajki. Masza i Niedźwiedź, słuchajcie, jest to rosyjski serial animowany dla dzieci, stworzony przez Andrzeja Dobrunowa, Olega Kuzowkowa oraz Dmitra Łowejka. Premiera serialu miała miejsce 18 grudnia 2008 roku, natomiast w Polsce jest emitowany od 1 września 2014 roku. Serial opowiada o losach małej dziewczynki Maszy oraz dawnego zasłużonego niedźwiedzia cyrkowego, którzy wspólnie przeżywają przygody. Rosyjska animacja to światowy fenomen. Nie wiem, czy wiecie, ale jest ona przedstawiana w niemal 100 krajach i została przetłumaczona na 25 wersji językowych, także no, zyskała dużą popularność. I teraz zapraszam was do obejrzenia i pamiętajcie, oglądajcie uważnie, bo po obejrzeniu będą kolejne pytania. Zapraszam. Fajna bajka, prawda? Bardzo fajna. Mam nadzieję, że wam się podobała. To teraz sprawdzimy, czy uważnie słuchaliście i czy oglądaliście też bardzo uważnie. No więc, kto mi powie, do czego przygotowywał się niedźwiedź? Dobra, tutaj mam dziewczynkę z przodu. Do świąt. Dobrze, okej. Okay. To teraz, jak się przygotowywał do tego? Ojejku, jak ile chętnych, ja nie mogę. Przybierał choinkę. Dobrze. Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł, co robił? O, tutaj chwilka. Ja cię. Przygotowywał się do świąt, ubierając choinkę i stroi dom, jakby. Super, dzisiaj mamy aktywną grupę. Cieszę się bardzo. Dobrze, to może ktoś zauważył, co zrobił niedźwiedź, żeby choinka podrosła. Okej, dobra, już idziemy. Tutaj chłopiec, proszę. Podlał. Dobrze. Dobrze, no to kto przyszedł do niego w odwiedziny? Jadzie. Może tutaj dziewczynka? Masza. Dobrze, bardzo dobrze. To tak, dlaczego niedźwiedź pozdejmował bombki z dolnych gałęzi choinki? Tutaj chłopiec, proszę. Bo Masza chciała je zdjąć. Dobrze, chciała je zabrać, prawda? Chciała się pobawić i dlatego niedźwiedź zabrał, żeby nie zbiła. Bardzo dobrze. No to jak na to zareagowała Masza? Była zadowolona? Chyba nie, prawda? Zezłościła się i niedźwiedź ją wsadził na wysoką półkę. Bardzo dobrze, tak. No, nie był zadowolony. Nie była Masza zadowolona, niestety. Dlaczego choinka się spaliła? Czekajcie, może ta dziewczynka dzisiaj nic nie mówiła, słucham. Bo odpalili fajerwerki i się spaliło. Kto podpalił fajerwerkę? Masza. Dobrze, bardzo dobrze. No to ostatnie pytanie. Dlaczego dzieciom nie wolno bawić się fajerwerkami? Słucham. Bo mogą się ukaleczyć. Dobrze, ktoś ma inny pomysł? Dobra, no to jeszcze. Bo są bardzo niebezpieczne. Dobrze, słucham. Bo mogą wybuchnąć. To już wiem na pewno. Nie chcesz? Ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Dobra, już. Mogą zapalić coś. Dobrze. Ktoś jeszcze chce powiedzieć, odpowiedzieć na pytanie? Dobrze. To dziękujemy wam bardzo. Mam nadzieję, że bajki wam się podobały. Tak? Dobrze. No to teraz koleżanka wam przedstawi, co będziemy robić i dalej. Zapraszamy do zabawy. Teraz zapraszamy na warsztaty. Każdy wybiera to, co mu najbardziej odpowiada.
Przy każdym stoliku będą czuwać nasze koleżanki i koledzy, którzy z chęcią wam pomogą, gdy będzie taka potrzeba. Stolik numer 1. Czekają tam kolorowanki. Będą to szablony z postaciami z bajek, które możecie pokolorować według własnego uznania. Tam dziewczynki do was machają i tam właśnie będą kolorowanki. Stolik numer 2. Tam odbędą się warsztaty z kaligrafii. Poznacie słowa pisane cyrylicą, czyli alfabetem rosyjskim, które wy również możecie poćwiczyć. Nasi uczniowie chętnie wam pomogą. Stolik numer 3. Czekają tam na was puzzle z postaciami z bajek, które przed chwilą obejrzeliśmy. Stolik numer 4. Jest to poziom trudniejszy. Będą czekać nasi koledzy, którzy przeprowadzą test wiedzy o Rosji. Władysław i Artem. Przed wami 3 poziomy trudności. Łatwy, średni i trudny. Stolik numer 5. Zapraszamy na degustację słodyczy i przysmaków. Znajdziecie tam m.in. zefiry. Są to popularne w Rosji i w Ukrainie owocowe pianki. Pirażki, bułeczki drożdżowe domowej roboty. Lukum, przysmak także popularny w Rosji i na Ukrainie. Bardzo słodkie, skondensowane żelki. Zapraszamy. Dzieciaki właśnie rozwiązały quiz o 3 bajkach, a teraz usiadły sobie do 3 różnych stołów, a nawet 4, przy których mają różne zadania do zrobienia. Na przykład przy jednym mogą nauczyć się kaligrafii, cyrylicy ruskiej, przy drugim mogą sobie odprężyć się i pokolorować, zaś przy 3 stole mogą poukładać sobie różne zdjęcia właśnie postaci z bajek. Aktualnie znajdujemy się przy stoliku numer 3 i proszę, Ola, powiedz mi, co tutaj się robi tak właściwie? Tutaj dzieci układają puzzle i dopasowują obrazki. I tutaj na przykład rozmawiamy z... Stasiem. Stasiu, powiedz mi proszę, jak ci się podoba w ogóle ta zabawa przy stoliku numer 3? No to dobrze, fajnie, interesujące. No i super. Jesteśmy aktualnie przy stoliku numer 1 i Eliza, powiedz mi proszę, co tutaj się w ogóle robi? Tutaj, jak widać, są kolorowanki. Dzieci przychodzą sobie, kolorują. No, ogółem, no czasami też coś tam możemy pomóc, jakby nie wiem, ogółem pomóc tym dzieciom, zastrugamy im kredki, jakby podajemy kredki. Ogółem są kolorowanki i kolorują. W porządku, dziękuję bardzo. Chciałabym się ciebie zapytać, jak ci się koloruje i w ogóle jak ci się tutaj podoba? No fajnie ogólnie, fajnie. Bardzo dużo mazaków, to jest fajnie. O, no to bardzo fajnie. Dobrze, i jesteśmy przy stole numer 2. I co wy tutaj robicie takiego? No to przy stole numer 2 pokazujemy dzieciom, jak napisać różne literki po rosyjsku. No i chyba świetnie się bawimy po prostu. O, no to bardzo fajnie, dziękuję. Jesteśmy aktualnie przy stoliku numer 4. I powiedz mi proszę, Artem, co wy tutaj robicie? Rozwiązujemy testy o Rosji. Mamy 3 poziomy. Łatwy, średni i bardzo trudny. O matko, a dzieci sobie dają radę z tym bardzo trudnym? Jeszcze tego nie wiemy, są na średnim. W porządku, to dziękuję. Teraz koleżanka z naszej szkoły zaprosiła wszystkie dzieciaki na przód auli po to, aby zaprezentować im już ostatni gwóźdź naszego programu, mianowicie piosenkę. A na koniec oczywiście każdy uczestnik dostał darmowe baloniki.